to potem słuchaj na nagraniu. A i tak podstawię jakąś muzyczkę i w ogóle. Tak ładnie. Świąteczna muzyczka. Tam się ktoś ślizga w ogóle. Moja siostra biegnie. I leci na sam dół. Poleciała. Się zaraz wywali. Ja chciałam wam pokazać tutaj mój park, jak pięknie jest zimą. I stoi na samym dole i macha do nas śnieżkiem. Co za kobieta, zaraz zejdziemy tam do niej. Chciałam wam pokazać, jak pięknie jest w parku, nie? Brać na spacer z moją siostrą. Taki popołudniowy, popołudniowo-sobotni, zaraz będą się do mnie dogonić. Tam ludzie się ślizgają w ogóle na sankach. Jest pięknie. No właśnie widzę, że tutaj fajnie. Obszronione. Biegnę! O Jezu. Lecimy! I się nie wypieprzy. Jezu, się wywalę. Tak się wywalić chamsko to... Jezus. Ale jest ładnie. No, jak fajnie. Czekajcie. Trzy, dwa raz. Piękny widok. Na słonko między drzewami. Jo, ej, fajnie, jest tak ładnie. Śnieżkiem. Mogłaś rzucić bardziej nad siebie, by lepiej wyglądała. Ej, pokaż się na chwilę. Masz śnieg na tym, na włosach. Jezus. Ale jest fajnie, jo. Ej, czekaj, też tak chcę. Weź kamerę. Weź na chwilę kamerę. Potrzymaj spalkana. Tak nad siebie? Ale nie gnieć go tak, no. Nie, tak. Też jest śniegu, ale fajnie. Chcesz coś powiedzieć? Czy chcesz coś powiedzieć, że jest zimno, ale bardzo ładnie? Nie jest. Jest zimno, znaczy mi w ręce drży. Jest bardzo ładnie w parku i w ogóle tam się ludzie ślizgają. Mogę pokazać tam, chociaż nie, no dobra. Ładne drzewo jest. Jest ładne drzewo. Proszę bardzo. Pięknie w parku. I idziemy na placak. Pozdrawiam wszystkich, spoko, że byliście. Bardzo serdecznie w zimowej scenerii. Tup, tup, tup. Większy śnieg. Większy śnieg. A, tak nie działa. Rupię ja. Trzeba cię naoliwić. Śnieg. Amfiteatr tak wygląda. O, tutaj jak fajnie to wygląda. O kurde. Check this out. Jak jest, wszystko jest tak fajnie oszczędzone. Boże, jak pięknie. Jestem śniegiem. Jestem śniegiem. Pasia. Widzę wiewiórkę. Czekajcie. Pasia, gdzie masz? Tam. Się schowała za drzewem. Basia. Jo. Basia. Bo one tu mieszkają sobie. No i się schowała za... O, jest. O, wiewiórka. O, patrz jak kica. Nie słyszy cię chyba. Basia. Baśka, kurwa. O, a nie działa! Wojna luda, jak ja! Idę do mnie, moja siostra. Czekajcie. A to dlatego, o Boże. Ej, rzeczywiście jest tak ruda jak ty. Czekajcie, moja siostra idzie polowanie na wiewiórkę. Ogon! Gonią, bo ci ucieka. Okej, tam jest wiewióra. Siostra leci do wiewiórki. Co to jest kobieta? O Boże. Powodzenia! O Jezu, ej, też idę. Może znajdziemy jeszcze jakieś wiewiórki. O, widziałem jak chyca tam po drzewach. Właśnie, wiewiórki to są fajne zwierzaki, bo chycają. Patrzcie jak chyca radośnie sobie. A wzięłaś orzeszki? Tak to chociażbyś miała ten. Chociaż czymś ją poczęstować.
A wiewiórki są fajne, bo chycają. Ale w ogóle ile tu jest łapek takich, no, wiewiórczych. Sobie tu chycają, bo one tu w ogóle... A, szybko! Jeszcze... Kurde, sam ogon. O, tam jest to. Ona teraz szuka to, co zakopała. Jeść gdzieś się zachciało. Jest... Mają super sklerozę. Co mają? Sklerozę. Sklerozę? Co to ała, nie tyrby mnie. I jesteśmy... Kurde, sklerozę mają. Zapominałem, gdzie chowałem swoje te orzeszki na zimę. Ale fajnie wygląda to słońce między drzewami. Dobra, idziemy dalej, bo zimno, a wiewiórki wiewiórkami. Witam wszystkich, chodź, będziemy iść. Uda ci się jakoś mnie złapać? No, tylko musisz troszkę szybciej niż ja. No. To będę szedł tyłem. O, no, okej. Okay. Witam wszystkich bardzo serdecznie w zimowej scenerii. Jak widzicie, wybraliśmy się z moją siostrą na spacer. Moja siostra właśnie mnie kręci. Co ja mogę wam powiedzieć? Jest bardzo fajnie, może trochę zimno, ale to nic. Nasze mi ręce trochę zmarzły. Jest bardzo przyjemnie, jak widzicie, pięknie, zimowo. Mam iść cały czas, okej. Okay. Tylko nie wiem, czy będzie mnie słychać, no ale mniejsza. No i wybraliśmy się na taki spacerek, trochę taki zimowo-świąteczny odcinek będzie, na pewno vlogowy. Mam nadzieję, że wam się spodoba. No i co? Czekaj, to możesz pokręcić. To ja będę teraz szedł obok ciebie, a ty możesz ten... kręcić coś tam. Ja będę mógł opowiadać teraz ten, ale oglądajcie sobie, jak jest pięknie. Jak widzicie, jest fajna zima w Pawianicach, w tym parku, który wam pokazywałem na moim specjale, na 2000 widzów, tam gdzie mieszka Slender, tak? W zimę w ogóle to wygląda o wiele fajniej. Ten park mi się oczywiście podoba. O, w zimę się urodziłem, dlatego zima lubię. I idziemy teraz jeszcze kawałkiem troszeczkę się przejść. Zaraz wam jeszcze pokażę jakieś inne rzeczy. Jezus. No co, nie przejmuj. Katar mam. To jest okropne, bo dostaję katar. Nie wziąłam chusteczek. Jak wychodzę na zimne, to mam katar. Pozdrawiam wszystkich moich widzów. O Jezus. Jak słodko. Ej, mam... Może to... Ej, właśnie, na 2100 widzów. Kurde, ej, w tydzień 100 widzów zdobyłem. Jaki kok. No bo w piątek tydzień temu wrzuciłem chyba specjala. Nie, w sobotę. No właśnie w weekend, o ja. To w tydzień 100 widzów mi przybyło. Matko, jak fajnie. Ja tak biegam i się rozgrzewam, bo zmarzłem trochę. A potem się napijemy jakieś herbaty. I patrz teraz, możesz tam pokręcić. Jak jest ładnie. Albo chodź bardziej na ten, na środek placu. Idziemy. Bateria siada. Tak szybko przecież ładowałem ją. I co teraz? I co teraz? No nic. Trzymaj. Będzie musiał tyle wystarczyć niestety. Trzymaj siostra na koniec. Wideo się rzuciła w śnieg. Biega po tym wszystkim. Boże. Szaleństwo i zima. Normalnie. O Boże. Jest pięknie, jak widzicie. Jednak polecam wam takie spacerki zimowe. O nie, ała. O matka. No już, nie kręcę. Coś jeszcze powiesz moim widzom? Tak, pozdrawiam. No, moja się zaraz pozdrawia, tam jest jeszcze słoneczko, jeszcze taki rzut oka na zimową scenerię. Czekaj, kłaczki twoje. Zaraz zobaczymy, ile masz śniegu. Jezu, ale